Dzień dobry widzowie, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku z Prawdziwego Życia. Jestem dzisiaj u... Witam serdecznie w moim domu. Tak jest, jesteśmy w jego domu z tego względu, że w jego domu często przebywa X. No i dzisiaj jest podobnie. Dalej, od trzech dni Y i X siedzą mi na ogródku i nie da się ich wykurzyć. I właśnie stąd pytanie, czy ty w ogóle wychodzisz ze swojego pokoju? Nie. No siedzi tu. Tu jest wszystko, co jest potrzebne. Jest komputer, jest wyro i jest tak naprawdę jeszcze tylko jedzenie, ale tam się myślę, żeby jakieś znalazło na dowóz. Zamówienia, no. Widzowie, subskrybujcie kanał i nasze kanały, wpadajcie też do Paweł, bo tam też są dziennie filmy, również z moim udziałem. No i subskrybujcie nasze dwa kanały, ponieważ lecimy tu po 1 000 000 subów, a ja lecę po 2 000 000 subów. Dobra, a teraz sprawa wygląda tak, że idziemy na dół po cichu, bo tam gdzieś jest X. Ja bym chciał... Na dole? No, nie widziałeś? Ja wchodząc do domu go widziałem, stary. Dzisiaj zrobię to inaczej niż wczoraj, widzowie, bo wczoraj byliśmy u góry. Ej, patrz, co on robi? Ej, patrz, on tam jest. Co widzisz? Tu będzie idealnie widać, widzowie, co on robi. Co on robi, stary? Cio, on coś słyszy. Co zostało? Coś białego. Słyszałeś to? Gdzieś zamknął, stary. Ej, no. Ej, czekaj, bo to było gdzieś chyba... Gdzieś na dole, czekaj. Gdzie on się zamknął? On gdzieś tu jest, stary. Szybko. Ale tam jest wyjście, stary, z chaty. No może wyszedł. Dobra. Co to jest, kurde, to? To jest jego, stary. On się potknął. To jest od niego. To obrzydliwe. Czemu obrzydliwe? Dobra, pokaż, bo jest co od tam niego. Jest. Pokaż, co tam jest. To jest jakaś saszetka, stary. Kartka. Ale ona wygląda. Ej, może to będą jakieś stare tajemnice. Czekaj. Pokaż to, bo to jest jakaś ważna kartka chyba, czekaj. Ważne, Y, gdyby coś mi się stało, nasz adres jest ukryty. Pod komputerem Paliona. Stary, u ciebie! On to zrobił jakby... Jak on był u ciebie, pamiętasz wczoraj ale chyba na czekaj, to jest adres do ich domu? To jest możliwe. Czekaj. Jeżeli to jest stary do... Jo, ale jest szansa, stary. Czekaj, to pod kąpem, dawaj fast. Póki go tu jeszcze nie ma, czekaj. Jak on to tak opuści, co za... Bo on tutaj... Czekaj, gdzie ty masz kompa? Czekaj, na dole? Tu. Aha, to! Jezus Boże, takie wielkie to. Masz coś tu? Tu jest coś. Kartka. O kurde, stary, to może być... Ej, to jest może być mega... W pokoju. Ej, to może być mega ważne, stary, co to jest? Adres, ulica... 312. Co jest, stary, w ogóle? I to jest adres? Ale stary, co jak to będzie drugi koniec Polski? No to co z tego, stary? No trzeba to sprawdzić jak najszybciej. Może to jest jakaś zaszyfrowana wiadomość, stary. Nie znam takiej ulicy. To jest w ogóle, to wygląda jak jakaś wymyślona ulica. Dobra, stary, ja mam plan. Wklepujemy to na kompa i sprawdzamy, widzowie, gdzie to jest. Pamiętajcie, widzowie, żeby wbijać na kidowice.pl, czyli na mój serwer w Minecraft. Znajdziecie tam już dwa tryby, jeden blok i survival SMP, kidowice SMP. Serdecznie was zapraszam, link jest w opisie. A więc, widzowie, jesteśmy już w Minecrafcie i co najważniejsze, na Palionowie. Zobaczcie koniecznie film Pawła, tam jest pokazane, jak wróciliśmy, ale dzisiaj nie o tym, bo jest ze mną, hej, Tyryniu! Hej, tuś! Ja z tobą hejter nie gadałem dawno, ej, chyba dwa kilka dni. Jak dawno? Dwa dni nie gadaliśmy. Ostatni raz to mieliśmy podbój przecież na tą chmurę świątynię chyba. Czy nie? To w sumie 3 dni było chyba. Ja nie pamiętam, kiedy to było. W każdym razie, chodź, zobaczymy, czy coś się zmieniło. Bo ja swojego domku jeszcze nie ogarniałem w ogóle właśnie. Niksu. Buconator wrócił, ja go nie widziałem. Sprawdźmy to, bot boca. Czy na rejonie szczypcom wrócił? Kurde, chyba nie wrócił. Ja myślę, dalej, że wrócił, ale... No kij wie jak, nie? Halo? Bo my w sumie z nim nie gadaliśmy. Halo? Nie ma go, nie widzę go. Ale w sumie on zniknął od kiedy? A co jeżeli on jest porwany? On jest rozebrany na części. Taken, ej, dobra, go nie ma, czekaj, a Milki? Co ja chodzę, jeszcze zobaczymy, czy jest Milki? A Milki to mnie wali, czy ona jest? Nie mów tak, kurde, to, że ci dała kosa, to nie znaczy, że ją możesz tak bez... Złamała mi. Złamała ci serce. Czaj, tutaj, nie będę już nam gadał, dobra, to... No nie ma jej też dziewczyny, no. Ogólnie widzowie, my widzieliśmy się tylko z Pałem w sumie od powrotu, no i nie wiadomo co zresztą, więc możecie dać znaka, jeżeli wiecie, bądź też nie wiecie, no to dajcie i tak znaka. W każdym razie chodź do mojego domku, bo ja bym tam zrobił jedną rzecz. Bo moim zdaniem najważniejsze teraz to jest to, żeby znaleźć, wiesz, jakieś ubezpieczenie na wypadek tego, gdyby coś się miało stać z Palionowem, bo ogólnie Iksu powiedział, że mamy spokój, więc no teraz mamy spokój przez chwilę, nie? Pytanie, no właśnie, jak długo? No Paweł powiedział, że mamy spokój, ale kurde, no właśnie, to czym jest spokój w tych czasach, kurde, nie? Czym jest nie spokój? Nie ma niczym. Czemu? Ja spokój to ja jedynie mam wieczorem, jak herbatkę piję. Oho, fajny spokój ty. Wróciliście, ale nie myślcie, że nie wiecie, co zabraliście.
Ten adres nie należy do was. Ej, właśnie, bo ja ci nie powiedziałem. Gwiznąłem stary adres od X-a w prawdziwym życiu. Nie, to jest, nie, to jest fake, ja w to nie wierzę, człowieku. Jak mam gwizdnął? Adres od X-a, no mam adres jak od X-a. Jak ty byś to niby zrobił? No gwizdłem, no gwizdłem adres od X-a. No naprawdę ci mówię. I gdzie, w Japonii mieszka? No nie powiem ci, no bo zablurowałem to, widzom też nie pokazałem. Ale nie możesz powiedzieć przecież, widzowie nie muszą słyszeć. No nie powiem ci, człowieku, no co ty jesteś niepoważny, kurde, no to, nie o tym. No to napisz w książce, o, nie, albo na nie, nie, tylko ja to wiem. No na maila mi daj. Nie będę ci nic dawać, no. No dobra, wal się tej gnoju. No co? No nie będę. No bo. Nie da się z tobą współpracować. No bo nie rozumiesz, ja że to jest. Ale rozumiesz, że jak on cię przyciśnie, to z ciebie wyciągnie tą informację i kurde będzie wiedział jeszcze, że ty to wiesz i będzie gorzej? Nie rozumiesz? No nie, bo. No chyba ta, no. Ja dbam, nie ma, to mnie nie obrani. Ja dbam o bezpieczeństwo narodu tym czynem, właśnie, że ci nie powiem, bo ty to rozgadasz, kurde i coś. Dobra, no. Trudno, dobra, Cię, ale nie zależy mi na tym, żeby ukrywać adres od X-a, ale też nie zależy mi na tym, żeby każdy o tym wiedział, bo wtedy to, no, to nie będzie takie mocne. A teraz to jest karta przetargowa w kłótni z nim, rozumiesz to? Ręce opadają na czyjeś zęby. Dobra, przeczytajmy dalej. Oby nie na moje. Ten adres nie należy do was. Macie natychmiast go zwrócić do mnie i nikomu nie pokazywać. Widzisz? Widzisz? No dobra. X kulturalnie prosi, żeby nikomu nie pokazywać. No to ale może prosi. Byś się posłuchał. No. Ale jakbyś pokazał koledze, po cichu, normalnie w zamkniętym pomieszczeniu. Błagam i cię, co ty, nic ci nie będę pokazywać, tak, bo to są... się jak błód. Nieprawda, nie zgadzam się. Czym dłużej spędzasz czasu z tym człowiekiem, jesteś tam, tym bardziej się nim stajesz. To widać właśnie po tobie. Czekaj, bo ty jeszcze coś jest. Zresztą idźcie do wieżowca z lawy, tam was czeka prezentacja, co będzie, jak tego nie zrobicie. Co? Co? No. Nie. A może tam drugi adres czyli, będzie. Czyli już przez to, że sam ten adres jest w moim posiadaniu, skromnym oczywiście, już zaczyna się jakiś problem. Idziemy do wieżowca z lawą, kurde, ciekawe co tam zrobił. Jasne. Wydaje mi się, że nic, no to znaczy co mógł zrobić, kurde, zniszczyć go, wylać lawę, no... Idziemy tam do tego wieżowca, a tam zyłość. Ej, to by było mocne. Ej, to by było... Ja bym się oiszczał. To by było... Ciekawe. Czekaj, to z tym wieżowcem się coś stało? Zobacz go z każdej strony, chyba wieżowiec nie. Wieżowiec jest okej. Ej, no, nie stało nienaruszony. Się. Nie stało się nic, czekaj, no może, że u góry. Czekaj, Tu nic też nie ma. Dobra, chłopie, to jest jakiś kurde fejur, że on coś z tym zrobi. Fejur. A może dopiero zrobi? Fejury to ty nosisz. Zrobi. Co ty kurde gadasz, jak ja mam wszystko oryginalne prosto z Francji? No, ja widziałem na Instagramie zdjęcie Nike, jakie miasz. Co, jakie to... niby? Mi mój kolega Naniasz, który jest streetwearowcem, powiedział, że to jest fejki są. Dobra, widzowie, to w takim razie wpadnijcie na mojego Instagrama i sprawdźcie niby te rzekome fejki. Mi się wydaje, że on kłamie jak skończony but. Dobra, Ejory. To się nic zniszczyło. Ej. Co? Tam coś jest. Aha, bo tu jest zejście. Czemu to? Tam się pali, ja tam ej! Pali my się! Co? Pali się tu! Człowieku! Gaś to! O kurde, kurde! Gaś to, bo to się cały spali! Ale to się chyba nie pali. Jak się kurde nie pali? Jesteś nienormalny, gaś to kurde, bo to się rozprzestrzenia. Rozprzestrzenia się cały czas do ptachu. Dobra, tu jest co, tu. Kurde, to się ciężko gasi, dobra, jest tu. Ja nie mogę, co to jest w ogóle? Tu? Co to za pomieszczenie? Ja nie wiem, co to w ogóle. Znaczy mi się coś kojarzy, że to jest jakaś baza chyba odpaliona, jak on kurde był tam. Cześć, jeszcze tu, o. Wrzucony był czy coś. Tu. Czekaj, bo to jest jakaś książka, kurde no. Całe zjarane, nie? Całe, w sensie nie całe, widzowie, no widzicie, trochę, tylko wcale to nic takiego. To stanie się scenem palionowym, jeżeli którykolwiek wpadnie na pomysł wydania mojego adresu. Rewelacyjnie. Aha. W takim razie, perfekcyjnie, genialnie, nie mogę wydać adresu. No to co ja mam w takim razie, hejter, z tym adresem zrobić, ty? Wrzucić do śmietnika. Nie będę go wyrzucał. Nie rozumiesz, że to jest najcenniejsza, kurde, najcenniejsza rzecz, jaką tylko nam, kurde, z nieba spadła? Jeżeli chodzi ale o kurde X-a? Jak to ma być cenne, jak ty tego nie możesz opublikować i nie możesz z tym nic zrobić, no? Ty! Ej, mam lepszy plan, człowieku. Co? Jo! Ej, co takiego? A co jeżeli, no wiesz, no wiadomo, no nie będę upubliczniał tego adresu, no bo to jest niekulturalne, nie dżentelmeńskie, ale co w sytuacji, jeżeli ja bym tam, stary, pojechał na ten adres? Ty jesteś głupi, ale... Uzbrojony w temperówkę jałowek! Z pałami. No nie no, z policją tam nie będę jechał, no co ty, no patrz, ten... nie, jak nie, z pałami tam jedziesz. I w ogóle to ty musisz uzbroić się w gaz pieprzowy i w pałkę teleskopową. No co ty, kurde, mi tu sprzedajesz za tipy? Nie, ja chcę tam po prostu pojechać kulturalnie porozmawiać, tak? Czy nie, może... nie, ty jesteś... Słuchaj, jeżeli ty tam pójdziesz bez sprzętu,
to ty jesteś taki debil, nie? No to ja się z tobą nie zadaję. Ale ja nie chcę, kurde, pobić X-a, tylko mu wyjaśnić, żeby nam tutaj nie przeszkadzał, no bez ale przesady. Ty nie masz go pobić, tylko ty masz się uzbroić na ewentualne nieprzyjemności. Nie wiem, dobra, kurde, ty to się hejter tyle znasz na tym, że kurde, szkoda ciebie nawet pytać o radę, nie? Naprawdę, ty. No to zobaczymy, jak wrócisz na wózku. Będziesz jadasz pilota, ale nie przyjadę. Dobra, ja idę to obczaić, nara hejter. Widzowie, kurde, ja powiem tak, adres jest w posiadaniu, nie można go wydać, ale mi się wydaje, że i tak go trzeba wykorzystać i sprawdzić przynajmniej chociaż na jakimś Google Mapsie czy coś, gdzie ten adres się znajduje, czy to jest daleko i czy mogę tam po prostu trafić. I wtedy najwyżej pojechać.